Siemanko, wszystkim ludzie, witajcie w kolejnym odcineczku z gry Dying Light 2. Ja jestem Waszyk, a jest ze mną Lokarius. Siemano. No i słuchajcie, lecimy dalej oczywiście z fabułką. Mamy już w tej chwili pójść do bloku B. Ja coś tak sobie z tego co pamiętam, jak ja przechodziłem tą grę sam, że to powoli zmierza już w kierunku zakończenia gry. Ale czy to będzie w tej chwili, czy nie, to w sumie zaraz się przekonamy, bo już takich szczegółów jeszcze do końca nie pamiętam. Ale jak, jeśli jesteście na hype'owań, dajcie lajka, zostawcie subiczka, zostawcie lajkensa. Możecie jakieś komentarze też napisać, żeby był. A my co? A my po prostu bierzemy się i lecimy dalej. Otwieraj bramę. Ohaju. Lecimy. I lecimy. Jesteśmy teraz na bloku B, to jest to tajne laboratorium, to GRE, do którego zaprowadziła nas ta Weronika? Dobrze kojarzę? Weronika. Tak, Weronika. Weronika nas zaprowadziła. Ale coś ta Weroniczka jest jakaś taka podejrzana, więc trzeba uważać na nią. Tak, niby mówi, że tutaj nie, tutaj nie. Ona tutaj tylko raz była, a tak naprawdę jakby zna cały rozkład tego, to dziwna sprawa akurat. Co tam jest? Pierwą. Weronika, mam tu hordę zarażonych. Kurwa, liczyłam, że będzie już pusto. No, niestety, nie wiem, czy się przebije. To nie wiem. Użyj latarki UV przy pasku. Utrzymaj ich na dystans. Tylko nie zatrzymuj się, Aiden. Nie zatrzymuj się? Jezus, Maria. Dobra. No, trzeba po prostu się wyekwipować w latarkę UV. Ale jeśli to nie będą... Tak, przemieńce, no to na luzie sobie ich rozwalimy. Czekaj, jak to się ekwipowało? A, lute było gdzieś. A. To znowu grasz na padzie, nie? Tak. A masz już tą latarkę wyjętą? No. No i co, jarają się? Rzeczywiście. Biegniemy, biegniemy. Ło. No kurde, fale. Dlatego coś tu jest, co jest? Ja w ogóle dobrze biegnę? Bo tak. Matko, tylko syfy tutaj się... Jakieś by było z nimi walczyć chyba, mam wrażenie. Też, ale dobra, już bądźmy, tak wiesz, wczujmy się. Kurde. Dobra, jej... Otwierasz to? Właśnie. A dobra, bo tu wejść. Trzeba wejść, dobra, szybko. Tu też. Czekaj, to coś jest. Jezu, ile ścierwa. To mamy przywrócić zasilanie jakieś. No to też jest jakieś gówno. No co? Ktoś mnie goni? Kurde. Tam coś, tam coś tam. Dobra, otwieram zamek łatwo. Fajnie, w ogóle endgame. Fajne no, endgame. Zmienię już tą latarkę UV, tak szczerze mówiąc, bo mi się ona nie podoba. Była jedyna taka legitna sytuacja, w której użyłem tej latarki UV. No bo ta woda nam nic nie robi, to dobrze wiedzieć. Tak? To zielone? O kurwa, to jest zamek do otwarcia, ja pierdyle. Robimy śmigło? O, co jest? Ej, co to było? Czemu tak dziwnie? O. Dobra, łatwo z nimi. O. Jest w broni, ale dostał. No, i tak się rozwiązuje problem w tym świecie. Jakie są latarki UV. Gdzie mam moja apteczka? Fajnie. Identycznie otworzyłem ten zamek. Leciutko w lewo. Jak ten poprzedni. No, o, ej, tam jest bydlak. Kurde. Mam iść na górę, tak? No to na mnie skacze tak. Ała. Kurde, te wiralsy. Ej, czekaj, bo rzuciłem tym. Ała, kurde, rzeczywiście. Niechcący. Myślałem, że mam ten włączony, gówniaka. Ja dopiero teraz zobaczyłem, że ja mogę... Kręcić tym, śmigłem i wybierać inne. No to bydl tu idzie. No właśnie idzie, no. O wow. To mało tu miejsca na walkę z tym bydlem. Trzeba się przepozycjonować.
Problem ma... Kurde, co jest? Au! Ale dostałem, co jest? Co jest, kurde? Jakie on śmigło robi, ej? Dobra. No, zakończył śmigło. Śmigło zakończone. Śmigło zakończone. Ja się nawet nie obudziły jeszcze. Gincie. Nie, bo my mamy iść tam. Jak tam? Tam była jakaś drabinka była wcześniej. Dobra, nice. Wow, wow, zbugowałem się przez chwilę. No dobra, włączam coś tu. No to włączę. Muszę cię tepnąć. No to i tak ja muszę tutaj być. No tak. Dobrze, że każdy generator odpala się w ten sam sposób. Wow. Weronika, udało się. Prąd już wrócił. Świetnie. Tunel bezpieczeństwa jest otwarty. Spróbuję zjechać do ciebie windą. O? Niezły ból się tu zrobił. Mnóstwo Widzisz. Zarażonych. Ale pozbyłem się ich. To kiedyś byli ludzie, Aiden. Należy im się szacunek. Nie. Byli z GR. Aiden? Co? Co się dzieje? Co jest? Co jest? Winda! Spanęła! Widzę. Klasyka. Niebezpiecznik. Sprawdzam to. Zrób coś. Szybko. Proszę. Spokojnie, naprawię to. Klaustrofobia, najgorzej. No. Proszę, nie zostawiaj mnie tu! Nic się nie bój. Czekaj, muszę otworzyć skrzynkę, kobieto. To muszę trochę bojsku jak wcześniej pozbierać. Nie zostawiaj mnie! Nie zostawiaj! No nie mamy czasówki, nie? Nie, no tam co najwyżej zejdzie na zawał. Już nic się nie stanie. Pierdole, to otwieramy jakieś paczuszki, kurde, pagał penny. Nie, dobra, weź, musimy się wczuć. Gdzie mamy iść w ogóle? To jest jakaś winda, ale trzeba bezpieczniki wymienić. Yes. Zrób coś! Wypuść mnie! Pracuję nad tym. Po prostu mnie wypuść! Wypuść mnie! Ja się Jezu, tu nie ubijam, Weronika. Sam... Spróbuj oddychać. Powoli. Nie zostawiaj mnie! Nie zostawiaj mnie tu! Krzyki tu nie pomogą. No, tu jest po drodze jakoś ściągnął zarażonych. Uspokój się. Nie zostawię cię. To jest. Witajcie, koledzy. Kurwa, ile was jest? Jezus Maria. A nie, poczekaj, bo my tam przyszliśmy. No my to byliśmy chyba, nie? Tak. Ona tam lała już pewnie. Ale trudno. Ale... A nie, nam pokazuje, gdzie te bezpieczniki są. Gdzieś na dole jest. O Marku, to jest to samo miejsce, w którym uruchamialiśmy to naprawdę. Co? No tak, bo w to samo miejsce trzeba było przyjść. Ale tam byłem! I... A nie, to nie. A to pokazywał znacznik, że tutaj mamy przyjść. Jakby... Nic nie wiem. Bugowałem się. Naprawdę. Nie mogę stąd wyjść. Kurwa, pomocy. Muszę się do ciebie tepnąć. Kurwa, kobieta schodzi na zawał, a my się bugujemy. Naprawdę, dobra, czekaj. Dobra, to jest coś mam. Dawaj, tepaj się. Ja pierdolę, ta gra po prostu, jej mechaniki działania koło w koło, to jest niesamowita sprawa. No, to jest jakiś kolejny zamek. Jak to otwieranie zamku? Kolejne dwa zamki? No co jest? Fajnie. No nie wiem, po co to otwieramy. Tutaj tak są jakieś gówniane rzeczy. Tak, no. Coś, co nam się już chyba raczej nie przyda. Jakaś mąka. Co my mamy tu zrobić? No to tak coś jest. A, dobra. O Jezu. Co, musimy z tym gdzieś iść? Tam coś jest dalej. No,
chyba... No kurwa, no tak to miało wyjść. No dobra, może nie wyjdzie tak źle. O, wpinaj. Cyk. Weronika, prąd wrócił, żyjesz? Nie. Weronika? Spotkamy się przy windach. No, ja to jest. Pierdziele. Co ja robię? No dawaj tutaj. Nie. Jak tam Weronika się było w windzie? Fajna przygoda? Teraz mów prawdę, kim jesteś? Wszystko gra? Widzisz? Mówiłem, że będzie dobrze. Po prostu... właśnie. Lub sraństwo. Dziwna cisza. Gdzie baza? Nie, nie, nie można uspokajać. Powiedzenie uspokój się raczej nie podziała. Gdzie jest ta baza danych? Daj mi chwilę. Pod nami. Jeszcze głębiej? Jeszcze 6 pięter niżej. A, super. Fajnie. Masz klaustrofobię od dziecka? Poważnie? Od ponad 10 lat. Jak to się zaczęło? Aiden, na litość boską, możemy o tym teraz nie mówić? Niemiło jesteś. Kawał niezłej technologii. Przed GRE tym kompleksem zarządzało wojsko. Monitorowali stąd zagrożenia. Ataki rakietowe, takie tam. Dlatego nazywano go obserwatorium. Później nadszedł wirus i wraz z nim koniec. Koniec wszystkiego. Co się tu wtedy właściwie stało? No, GRE straciło kontrolę nad sytuacją i wszystko szlak trafił. Wszystko padło. Z tego co wiem, naukowcy początkowo zabarykadowali się w środku. Ale szybko warunki zbliżyły się do tych panujących w mieście. Więc niektórzy po cichu się wymknęli. A tych, którzy zostali, niedawno się pozbyłeś, łapiesz? To było konieczne. Czyli przed GRE rządziło tu wojsko? Tak. W czasie zimnej wojny był to bunkier dowodzenia. Zimnej wojny? To taki okres w ubiegłym wieku. W tamtych czasach wojny toczono na wielką skalę. Nie chodziło tylko o tak zwane zwykłe sprawy, jak dostęp do wody, lampy UV czy resztki jedzenia. W pewnym sensie było tak jak teraz. Ludzie żyli z dnia na dzień w ciągłym strachu. Ciekawe. Takie miejsca jak to nazywano świadkami historii. Długie te 6 pięter. W sumie racja. Świetnie. Znów ciemnica. Czekaj, spróbuję coś wykombinować. Gdybyśmy dobra. Mieli tu... Kolejny jakiś te, ja tego nie otwieram już chyba. No to jest strzenia fioletowy, więc w sumie może się opłacić. Myślałem, że to też jest. Jedyne co by było w sumie opłacalne, to jakby były te apteczki wojskowe jakieś. Rację, MRE. No, kiedy się kliknąć? Halo? Nie, to nie. Wcześniej nie, wcześniej to nie. A, tu da się wejść. To pewnie tam jest ten. Zajebiście. Aha, tu jest. Trochę tu ciasnawo. Trochę tu ciasnawo.
Trzeba przejść kablem? Co tam jest? Czekaj, na razie nie wiem. Nie, to chyba nie. Jakiś totalny labirynt jest. Co tu się dzieje? O co tutaj chodzi? Co my konkretnie mamy zrobić? Aha, na razie przywrócić zasilanie. Włączyć prądo. Weronika, jak się trzymasz? Chcę tylko dostać się do bazy i wydostać stąd. Świetnie ci idzie. Mów do mnie. Dlaczego tak naprawdę mi pomagasz? Sporo ryzykujesz. Frank powiedział mi, że to dla ciebie ważne. I tyle. Pewnie niewiele wiesz o Franku i nocnych biegaczach. Zawdzięczamy im... O, ja właściwie wszystko. Tak, tak. Nocni biegacze, ultrakoksy. Bo tutaj chyba też dalej trzeba wyjść. Znaczy wyżej. Egen. Mam nadzieję, że nie musieliśmy wziąć ze sobą tego przewodu. Tragedia, no. Ale nie, no, w sumie to było bez sensu, no ja. To po co ten przewód w ogóle to? Właśnie tak byśmy go daleko ciągnęli, a może nie od takiej. Właśnie, a może jest ultra długi właśnie. Czekaj, co tu? Aha. No, a zaraz zobaczymy. Ale ciemnek w dupie, jak się wyłączy latarkę. Tak, nic nie widać. Tragedia, co jest? No w sumie, jak to w szybie wentylacyjnym. Czy miałoby być coś widać? Dobra. Jakieś czerwone lampeczki tego. O nie, tutaj jest. A, jest, ale sobie otworzymy wiem, pewnie przejście, właśnie, czy coś. No, tutaj właśnie. To pomyśleli, nie? No. Skrót da się zrobić. O, Weronika. 19 metrów on. A dobrze, że na każdej po tej podstacji są jakieś te, jakieś kable, które można akurat użyć, żeby dostarczyć prąd. Tak, tak. Ktoś to projektował, to przemyślał. Cześć. Come on, girl. Sprytnie. Obszedłeś obwód. No, nieraz ocaliło mi to tyłek. Weronika? Idziemy? Tak. Zróbmy swoje i wynośmy się stąd. Tędy. This way. Tędy. Tam jest główny komputer. W końcu też los swojej siostry. Mam tylko ją. A twoje rodzice? Ich nie pamiętam. Tylko ją. Byliśmy zgraną drużyną. Bez niej jest... Sam nie wiem. Czego nie wiesz? No... Nie wiem, kim jestem. Jesteś niż byliśmy 15 lat temu. Wszyscy się... Nie wiesz, kim jesteś? Kurwa, chłopie, kiedy ją ostatni raz widziałeś? 15 lat temu? No nie wiem. To wygląda u niego. Może nie chce być pielgrzymem, może zgubił się. Może się zgubił w wszechświecie? Nie umie niczego innego. Tak. Próbuję przeżyć. Dubi-dubi-duba. To tutaj. Bombę. O, zombiaczki. Losowe zombiaczki wszędzie w tym świecie są. Znów zamknięte. Tak. Co znowu? Terminal jest nieaktywny. System bezpieczeństwa odciął ten obszar. No to działam. Mam pewien pomysł. Spróbuj znaleźć pokój oficerski. Jest tam stanowisko ochrony. Może stamtąd uda nam się otworzyć zamki. Powinieneś móc użyć tam swojego klucza GRE. Naprawdę sporo wiesz o tym budynku. Proszę, włóż klucz i wybierz na ekranie odblokowanie awaryjne. Wszystko ci wytłumaczę, jak skończymy. Sus. Jaka muza. Ty no nie? Ale buja. Ty no ale... Na jeden coś jest bardzo łatwowierne, ale niech mu będzie. Nie wiem, czy ma inny wybór w ogóle. No, nie ma. Właśnie. Złom. O, kibel.
Tak, to jest tam kibla. I to jest za kolejne wejście na górę. Dawaj do mnie. No tak, bo tu... Do mnie, moja desko. Kurde, znowu jestem źle. Dobra, dobra, bo dobra muzy leci. Te wentylacje, kurwa, zostaliśmy jakimiś szczurami wentylacyjnymi. A, jeszcze tak wolno idą tu. Skradu, skradu. Dobrze, kurwa, że... ziemię doszliśmy, no. What the fuck, man, what the fuck? Czemu to jest... drugi kibel po prostu? Ty, lol. Tu nic nie ma? Właśnie... kurde, czekaj, ja już normalnie wejdę w tą wentylację jeszcze raz, żeby zobaczyć, co coś jest. Poczekaj, może jakieś innej drogi, jakieś innej wentylacji. Ale te kible... Aha, dobra, jesteśmy obok niej, super, tej typiary w ogóle. Ja wiem, może z tej strony gdzieś był jakiś? No to właśnie da zniszczyć. Otwórz drzwi do pokoju wsterskiego. O, ty słyszałeś, że inni gracze czekają na ciebie. Tu masz tam jakąś to. Bo to jest to tutaj? Jakieś drzwi znalazłem. Aha. Tu. No dobra, no ale no i co? Nie da się tego tak po prostu otworzyć. Ale czekaj, bo tutaj idzie jakiś szyb wentylacyjny z tego co widzę. A, dobra, chodź tutaj. Tu jest jakiś ten, jakaś konsola. A, okej. Okay. A, to jest co? Gra. Aiden, udało się! Tak, ale chyba mamy inny problem. Utknąłem tu. Muszę się stąd wydostać. Mogę ci jakoś pomóc? Nie sądzę. Zostań tam, gdzie jesteś. Najlepiej wejść do windy. Fajnie. Tam będzie bezpieczne. Książki. Te cholerne zamki. Wróć do Weroniki. Tu coś jest. Dwa razy się u mnie otwierało. Podwójne otworzenie. Podwójne otwarcie. A, to jest ten szybkim wracamy się, że kurwa widzę dupę. Dobrze. Dobrze, że nie ma jakichś los takich dziur, nie? W sensie, no bo jakbyśmy to przeszli? Jak na przykład zamiast tych takich kratek, to by była dziura na przykład. Ten, no, kastanką. Jakoś... Ty, no tak. Albo tiki-taką, kurde, z boku. No bo tak. Wow, Polska. Dobra. Iś! Dwie nogi mu, a nie jedną. Kurde, myślałem, że dwie za jedną. Dwie za jedną. Fajny deal. Chcesz mieć takie dwa? Pierdyka. O, kolejny. Jakiś szyb wentylacyjny wyrywam, kurwa. Dobra, Aiden po gorąco szybów wentylacyjnych. Kurde, zaraz złamę tego. Trycha. Ty nie, udało się. Ale jajca. Jeden pogromca wytrychów. Wentylacji. Wytrychów. Pogromca wytrychów. Pogromca wytrychów. Pogromca mitów. Z buta wjeżdżam. Co tu się dzieje? Doktor Weronika Ryan. Kierowniczka, sekcja laboratorium polowego? Pracownik średniego szczebla z giery. Taki chuj! To taki chyba chuj. Biuro Weroniki. Nie byłaś ze mną szczera, kobieto. Co to za chłopiec? Może jej syn? Aiden. Zabawne. Pracowała tu jeszcze jedna, Weronika Ryan. Kierowniczka. Z sekcji laboratorium polowego. Zamierzałam ci powiedzieć. Dlaczego mi pomagasz? Pracujesz z Wolcem? Z Wolcem nie, nigdy. Wtedy też z nim nie pracowałam. Miał własny zespół badawczy. Ale wiedziałaś o eksperymentach, że wykorzystywali dzieci. Mnie i moją siostrę. Dlatego tu jestem, Aiden. Ja nie mogę zapomnieć o tym, co robiliśmy. Zawiedliśmy was. Wszystkie cierpiące dzieci i ani jednego lekarstwa. Lekarstwa?
Mieliśmy kurwa po 5 lat! Małe dzieci wykazywały naturalną odporność na wirusa. Widzieliśmy korelację między wiekiem, rozwojem mózgu, a przebiegiem infekcji. Dlatego eksperymentowali na was. Gere, cały świat was potrzebował. Byliście naszą jedyną nadzieją. Przykro mi. Byliście jedyną nadzieją, ale to zaraz po tym, jak spuściliśmy kurwa bomby i wszystkich zatruliśmy w zombiaki? Pieniądze. Wtedy im się przypomniało, że jakieś antidotum trzeba było ogarnąć? Pieniądze, mam Monakę zieloną. Warto? Zbliżyliście się do wynalezienia leku? Byliśmy blisko, ale wirus w końcu dotarł do kompleksu. Super, pogadana. A ty brałaś udział w tych eksperymentach? Nie. Testy na dzieciach wykonywano w laboratorium. Tutaj gromadziliśmy dane i opracowywaliśmy badania. Byłam tu, kiedy to się stało. Ludzie zaczęli się przemieniać. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Jeden po drugim. Zostaliśmy zamknięci, ukrywaliśmy się. Przekradaliśmy tymi mrocznymi korytarzami i wentylacją. Ale to trzeba być obstrańcem. Był tu ze mną. Się przebijać. Paul. Też miał wtedy 5 lat. Co się z nim stało? Znalazłam szyb prowadzący do głównego wejścia. Kazałam Paulowi na mnie zaczekać. Pocałowałam go. Kazałam czekać, aż upewnię się, że jest bezpiecznie. Uczepił się mnie, nie chciał puścić. Kiedy wróciłam, już go nie było. A zniknęłam tylko na 15 minut. Cały tydzień go szukałam. A przez resztę życia opłakiwałam. Powinnam wiedzieć. Był tylko dzieckiem. Bał się, był sam. Przykro mi. Próbowałaś go stąd wydostać. Skąd mogłaś wiedzieć? No tak. Każdy ma jakieś opowieści z przeszłości. Skupmy się na tym, co dalej. No, chodźmy. Dobrze. Chodźmy. No i teraz wszystko jasne, czyli jednak robiła nas w bambuczo. No. Musisz zginąć. Ale nie aż tak, jak myślałem, że robi, wiesz? Także nie. Że bardziej robi bambuczo? Tak, że w ogóle leci w kulki totalnie. Ale to w sumie to dobrze, że ona dużo wie o tym budynku przecież. Dziwne, że się ukrywała trochę. Chyba, że nie chciała, bo Leiden by się odpalił, wiesz, dzieciaki i tak dalej. To możliwe, że tak. To co, wchodzimy? Obyś znalazł to, czego szukasz. Są tam wszystkie dane GRE, Aiden. Głucho widać przez tą szybę. To tam. Co jest? Cholera, nie wiem. Spróbuj znowu. Na luzie się przeciśniesz. Nic z tego. Jebać, to idę. Nie, czekaj! Mam dość czekania. Czas na odpowiedzi. No, no. Zaczynamy. Co tu się dzieje? Weronika, co się dzieje? Odezwij się, Weronika, jesteś cała? Chyba włączyliśmy alarm. Procedura dekontaminacji nie brzmi dobrze. Racja. Chemiczna dekontaminacja zabija. Jak ją wstrzymać? Nie wiem. Weronika? Weronika! Super. Weronika? Nie dam rady. Zrób coś! Myślę! Myśl szybciej! Blokery! Mam jeden! Musisz znaleźć jakiś dla siebie! Wiesz, gdzie mam szukać? Sterownia! Może tam je trzymali! Idź, znajdź sterownię! I co, będzie czasówka? No to wychodzi. Na sprawę by było. Bo dekontaminacja brzmi jak śmierć. To tak trochę... Jest czasówka, jest! Maria, Waszek! Sterownia! Na górze!
Klarownie, na górze. Łup, łup. Wow! Kurwa. To nie na to? Rozpoczynanie procedury dekontaminacji. Dobra. To się kręci? Ja pier... Jak ty tam żeś wlazł? Za pomocą tego. Dobra, papa. Fajnie, to u mnie to nie wyglądało zbyt fajnie. Świetnie! A teraz najlepsze. Aiden, żyjesz? Aiden? Tak, żyję, wszystko w porządku jest. Spokojnie. I zamieniamy się w gąbiaczka. Proste. Że tak. No, z taką ilością inhibitorów, jakie w siebie przyjęliśmy, to w sumie nie dziwimy się. Wszystko gra? Tak. Że w ogóle my jeszcze żyjemy. Tak, użyłem blokera. Zrób, chłopak. Jesteśmy bezpieczni. Dobrze wiedzieć. To co, gotowy? Żartujesz? Dawaj. Trzymaj kciuki. Chwila prawdy. Szlak zepsuty. Jaja sobie robisz? Owszem, to stary system. Czekaj, daj mi klucz. Tak zepsuty, to nie zepsuty, tylko po prostu kurwa nie miałeś dostępu. Jest lista pacjentów i personelu. To kogo sprawdzimy pierwszego? Dowiedzmy się, kim jesteśmy. Siebie? To sprawdź mnie, Aiden. Aiden... Jest jeden wpis... wśród najmłodszych dzieci. Rok... 20. Aiden Caldwell. Tak się nazywasz? No, na to wychodzi. Co piszą? Dane zastrzeżone. Jeden wpis... Ostrzeżenie. Pacjent wykazuje ponadprzeciętną tolerancję na środek. Wykonano większość testów. Wzorowe wyniki. Flashbacki z Wietnamu. Aiden? Wszystko gra? Tak, chyba tak. Coś jeszcze? Nie. Tyle. Waltza, co mi je na koniec zostawimy? Tak. Bisienka na torcie. Waltza. Sprawdzam. Jeden wpis. Testy kliniczne. Środek 1354. Testy zarzucone. Wszyscy pacjenci wypisani z ośrodka. Sprawdź wszystkie nazwiska. Pacjent wypisany. Wszyscy? Tak. Cholera. Nic o tym, gdzie ich wysłano? Albo o tym środku, 1354. Przykro mi, Aiden. Kurwa ta baza danych. Nie, trochę nie zrozumiałem, co to się stało. Co się stało? Nie, było brak danych po prostu, no. Serio? Nie było danych na temat pacjentów, na których Waltz eksperymentował. Okej. Wpisz Mia. To twoja siostra? Tak. Nie interesuj się, wpisuj. Nic. Niemożliwe. Była wtedy ze mną. Dobra, szukam. Przykro mi, Aiden. Nie ma pacjentki o imieniu Mia. Kurwa! Niemożliwe! Panie do dupy te wasze bazy dane. Środek testowano także na zarażonych w innych obiektach GRE w mieście. Bez efektu. Projekt prowadzono i nadzorowano w X-13. Ostatecznie go zamknięto. Tak jak samo X-13. Coś więcej o tym X-13? Tutaj? Wątpię. Ale słyszałam o tym. W X-13 był sztab operacji GRE. A ten środek, wiesz co to jest? Prowadzono tyle testów i badań klinicznych. Poszukam wyników badań w bazie danych.
Coś nie gra. Jak to? Jest wzmianka o aktywacji. Kolejnej procedury? Patrzę... Sporo danych. Rozpoczęta i wstrzymana... 11 lat temu. Wznowiona kilka dni temu. W X10. Jest mapa. Zaznaczono kilka lokalizacji, w tym obserwatorium. Co to znaczy do diabła? Nie mam pojęcia, ale... Zarażeni? Muszą się gdzieś tu ukrywać! Ach, renegaci. Musieli nas śledzić. Nie ma czasu. Szybko, bierz klucz, znajdź bezpieczne miejsce i się ukryj. Ja się nimi zajmę. Aiden, nie wiemy, ilu ich jest. Poradzę sobie. Nieważne, ile ich będzie. Zabijemy wszystkich. Jest z Unią. Chyba, gdzie jesteście, kurwa? No, Sanie... no co się stało? W Sanie miało być. Yes. A scenka? Potem się kampimy. Co? Może po cichu ich zabijemy? Właśnie mnie zobaczył. No jakie po cichu? Nie ma żadnego po cichu. W Sanie wjeżdżamy i koniec tej imprezy. Wow, chłopa wygięło. Już koniec? Jeszcze żyje? Chyba dobra, już nie. No i to tyle. Fajnie. Właśnie... Chyba to ale ja szczerze to ja nie wiem ile by ich musiał... Znaczy jak już to jakiś bossik taki by musiał być, żebyśmy mieli problem. Nawet jakby ich było 50, no to robisz śmigło i nikt nie żyje. No to tak. Wiesz o co chodzi, tak idą po prostu pod topór. Tam pod semitarem. No, no tak to nie mają żadnych szans, że oni padają kurwa na jeden strzał z nogi. Także... Kurwa! O, to trafiłem. Ale zaraz. Ja za to nie Nie gadaj, że to znowu się ta gra zbugowała, kurwa. Co mamy zrobić? Pozbyć się renegatu. A nie, jest tutaj jakiś... Kurwa, nie za ścianą? Gdzie ty masz renegata tu? Tutaj, stary, za tą ścianą jest. Nie, ja go nie widzę. Kurwa. Nie, u mnie go nie ma. Nie, no chłop się za ścianą zbugował, naprawdę. O kurde, dobra, nie trafiłem go, co jest? Powracamy do was. Jeszcze w kolejnym podejściu. O, no, dobra. Teraz poszło. Weronika? Wszystko gra? Tak. Jaka skampiona? Zgubiłem klucz. Lokalizacje z systemu GRE. To chyba są cele. Cele nalotów rakietowych. Nalotów rakietowych? O czym ty mówisz? Protokół bezpieczeństwa. Mamy mało czasu. Słuchaj, tutaj masz River End i Garrison. To w Central Loop. Tam mieszkają ludzie. Musisz ostrzec Franka. Dobrze. Zrobię to. Frank? Frank, wasza okolica jest zaznaczona na jakiejś mapie taktycznej. Każ ludziom uciekać. Co? Nie ma czasu na tłumaczenie. Każ wszystkim uciekać, Frank. Cholera. Dobra, jeden. Robi się. Kurwa, otwieraj to! Zaczekaj tu. Spróbuję zaskoczyć ich z góry i ich załatwić. Nie wychylaj się. Zaskoczyć ich z góry? Po co my mamy ich zaskakiwać? O, pięknie. To się znowuż... Dobra, bo wyszedł jakiś bydlak. Czyżby? Chcesz autograf? Rozerwaj się na pół! Co im się dzieje, ludzie? Skoczy ich z góry. Tymczasem Aiden po prostu spadający z góry. To brzmi jak jakaś małpa. Ty tu żyć? O, mogę! Aiden! Jestem uwięziona! Co ty, żeś... Wow. Nie podoba mi się to! Kurwa, to... Ała, co ty palm klepiesz po głowie, człowieku? Kurde, no. Że judo. Fajnie. Ale dostał, ja szkulej. Ej, dostałem strzał. O, góry jest jakiś świetny. Granat. To mu łeb, Jezus. Nika. Powiesz do Weroniki.
Weronika. Dzięki, Weroniki. Weronika? Chyba mamy spokój, ale musimy ruszać. Weronika? O nie. Co się stało? Boje. Berka, co ty robisz? Kurwa, granat rzuciłem, nie to... A jak ty chcesz tam wleźć? No zobacz, robisz sobie tak, skaczesz, bierzesz hak i cyk, skakujesz. O cholera. Bez żadnego problemu. Zajebi się to zrobiłeś. Czemu on mi nie chce wypuścić tego? Się złej rzeczy chwyciłem. Weronika? Jesteś tam? Ja wezmę apteczki. Weronika, nie odpierdolam kaszony, gdzie tu jesteś? Odezwij się! Musiałam stamtąd wyjść, Aiden. Wybacz. Czułam się tam uwięziona. Dobra, gdzie jesteś? Poszłam w stronę wind, ale... Weronika? Co się dzieje? Ktoś tu jest, Aiden. O nie. Nie, nie, nie! Weronika! Była tu. Waltz. No. Znaleźć ją. Tu jesteście, Sepa. Idziemy. Zobacz ją, szybko. Gdzie mamy iść? Znaleźć Weronikę? No, no tutaj. To drugie windy mamy. Czy ona naprawdę weszła do windy? A Weronika, coś odjebało. Aiden! Waltz! Jest tutaj! Aha, no. Nie znajdą. Pośpiesz się, Aiden! Proszę! Ktoś tam jest! Weronika! Ktoś tam jest! Trzymaj się! Weronika, nie pękaj. Dobra, bon appetit! Weronika, powiedz coś! Wytrzymaj, Weronika. Już idę. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Come on, ya boys. Gdzie jest ten klucz? Gdzie jest ten klucz? Wow, dobrze to. Dobra, teraz... Dobrze, o Boże! No pierdolę go bardziej. Dobra, ale on się zaraz przemieni. Dawaj mi mój klucz. Dobra, ona nie miała... A gdzie jest klucz? Ona niego nie miała po prostu? Jak se otworzył chłop w ogóle jedną... jak do siebie, kurwa. Jedną ręką. Dobra, gdzie? Gdzie? Jezus. Nie wiem, przed siebie. Kurwa, słyszę jego stęki za uchem. No, ja pamiętam, jak ostatnio nas gonił, to ja goniłem jego przez chwilę, bo byłem tyle w tyle. Nie. Czemu ty jesteś szybszy ode mnie? Co jest? Ej, bo ty masz... Ty masz jakiś... Kurwa, nie tędy. Ty masz... Żartujesz? No, nie żartuję. Bo ty masz jakiś pęd, czy chuj wie co? No chyba to mnie zbugował chyba na dole. Się nie ruszył. O, jest do nią. No przed górę. Ja nie dasz radę. Śmiesznie, że w każdej kastence da się włączyć tą latarkę. Weronika, uciekaj! Jezus Maria! Jezus. Daj mi ten jebany klucz! Już nie widzę. No dobra, spopiel go. Zatrzymam go! Przydała się po coś. Po co ci ten klucz, Future? Co zrobiłeś z Miu? Biedny chłopaczek. Ma być walka. To się bić? Jezus Maria. Trzeba było nic. Wodno tu. Dobra, jesteś jebany. O kurde. Ale on bije trochę. Co ty zrobił z moją siostrą? Przemieniam się. O. Nie. Zabiję. Kurde, co się stało? To było dziwne trochę. To bardzo szybkie to było, szczerze mówiąc. Na czarny ekran, nie wiem co się dzieje. Lecz no. Jak się zbugowała. Nie zdziwiłem się. Nie, dobra, chyba jest git. Powinieneś był zdechnąć lata temu! Gdzie on nas rzuci? Idealny rzut. Nic nie widać w ogóle, tylko jak latarkę włączę, to widać. Nawet latarki nie mogę włączyć. Aiden? Trzymaj się! Będzie dobrze! Tylko wytrzymaj! Znowu gówniaczek. Aiden?
czuję. Chyba się odpalamy. Spokojnie, Aiden. Spokojnie. Aiden! Nie! Nie, zabijemy ją. Zajebiście. Nie, nie, zostaw ją, gościu. Fajnie, super. Upsi. Weronika? O mój Boże, nie! Walt! Coś ty mi zrobił! Pokazałem ci prawdę. Co? Już za późno. Wow, wow. Aha, okej. Okay. Fajnie, że mieliśmy... Po prostu to w nas dupnęło. Fajnie, że mieliśmy w ogóle jak zareagować i co zrobić. W ogóle my przeżyjemy? Dostaliśmy jakąś Aiden. Rakietą pod nogi. Aiden, gdzie jesteś? Aiden! 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 Hej! Mam tu sygnał! Szybko! Pod gruzami! Tu jest! Aiden! Zostań ze mną! Jak ty tutaj weszłaś, nic ci się nie dzieje. My musimy tu brać specjalne narkotyki. A ta obsrana latarka działa. Kurwa, ciężki jesteś. Ach, już prawie. Trzymaj się. Wytrzymaj. Boys. Okej, czyli to w takim razie jeszcze nie jest koniec gry. Ach, wróciłeś. Dzięki Bogu. Naprawdę musisz przestać to robić. Martwiłam się, a to się często nie zdarza. Nie zbliżaj się, Lawan. Wow. Nie liczyłam na kwiaty, ale wyciągnęłam cię spod gruzu i przyniosłam tu na plecach, więc chyba należy mi się chociaż marne dziękuję. Nic nie rozumiesz, Lawan. Ja... Na plecach. No co? Ja... Zabiłem Weronikę. Co? Zabiłem ją. I to nie wszystko. Przemieniam się. Widziałam ciało Weroniki. Przecież rozszarpał je przemieniec. Nie mógłbyś. To byłem ja. Eksperyment Waltza wtedy w szpitalu. W bazie Gierę nie było nic na temat Mii, ale było sporo o tym, co podawał nam Waltz. Na mnie miało największy wpływ. To jest, że największy, a nie właśnie najmniejszy? Wzorowy. No właśnie wzorowy, ale w sensie chyba o to nie chodziło, że wzorowa odporność na te? O może przemianę? Może przez. No właśnie. Dlatego aż tyle wytrzymał. No nie wiem. Ale to mnie zastanawia na przykład to, że podczas tych lat, jak on był tym pielgrzymem, to co? Nie miał tych w ogóle. Tych sekwencji z przemienianiem się? No może lata? Może miał, teraz... tylko teraz musiał coś. Zresztą tak jest. Chorobami przecież tak jest, to może z tym też. Waltz powiedział, że Mija nie żyje. Muszę się stąd wydostać. Stanowię zagrożenie. Dla wszystkich. A jeśli cię okłamał i Mija żyje? A nawet jeśli nie. Nie zabiłeś Weroniki, Aiden. Nie byłeś sobą. Powtarzam. Nie byłeś sobą. Jeśli przemianę wywołał Waltz, zmusimy go, żeby to naprawił. Jasne? Pomogę ci. Jak? Waltz stworzył inhibitory. Na pewno wie, jak odwrócić ich działanie.
Jezu. Co to? Chodźmy! Pewnie kolejny budynek runął. Wszystko Ruch się wali. Jezusku. Rzeźnik chce dokończyć swoje dzieło sprzed 11 lat. To Walt użył klucza i wtedy się wszystko zaczęło. O czym ty mówisz? Dylan nie chciał, żeby Walt dostał klucz GRE. Wiedział, co to znaczy dla miasta. Walt zabrał klucze Weronice i uciekł. Widocznie do czegoś go potrzebuje. Teraz już widzisz? Musisz go dorwać. Jego i Williamsa. Za wszelką cenę. Lawan nie kontroluje tych przemian. W każdej chwili mogę... Kiedy coś zacznie się dziać, po prostu idź do lampy UV. Sama ich nie powstrzymam, Aiden. Okej. Załatwmy ich. Teraz mówisz jak Aiden, którego znam. Fajnie. Frank idzie z Juanem i Mattem do twierdzy. Chce się spotkać z rzeźnikiem. Co? Wyjąłeś mi to z ust. Powiedział, że Williams odezwał się do niego po nalocie i chce porozmawiać. Czy Frank całkiem oszalał? Dlatego zamierzam ubezpieczać tych kretynów. Idź do Rybiego Oka. Może uda ci się przekonać Franka, że to durny pomysł. A w razie czego, będę w pobliżu. Aiden, nie mów nikomu o Weronice. Pamiętaj, wiem, że to nie ty to zrobiłeś, ale Jack, stróżowie prawa będą mieli to gdzieś. Nie mogą nam przeszkodzić. Nic z tego. A w razie co, Aiden, jakbyś się zamieniał w zombiaka, to pamiętaj, że masz przy sobie lampkę, tą latarkę UV, więc zawsze sobie możesz wziąć w gałę z nią, kurwa, poświecić. To na pewno już ci przejdzie. XD, czaisz? Będzie się tak... Nie, ona się w końcu rozładuje. O Boże. Łyż tą UV i napierdalasz to po łożach. Frank, słyszysz mnie? Na przykład ci je wypala. Stary, teraz to jest prawdziwe postapo, widzisz to? No, teraz to jest totalnie jakieś... Kurwa, ale to wygląda zajebiście, fajnie. Super, zbombardowane miasto. Mam nadzieję, że nigdy nie zobaczysz czegoś takiego, ale tylko w grach mogę to oglądać. Ładnie to wygląda. Zrobione graficznie to. Dobrze widzowie, takim widoczkiem skończymy dzisiejszy odcinek, który był najdłuższy, turbo długi był. Ale no jak widzieliście, nie było gdzie go zakończyć. Była długa sekwencja, jakże śmiesznie wolno ten. No, tak, było to długie, Weronika nie żyje w ogóle. Cała misja to była Weronika, w sumie tak się nazywała, więc no, mogliśmy podejrzewać, że coś tam się wydarzy z nią. I też myślałem, że bardziej będzie podejrzana, w sensie, że ona coś kombinuje z Waltzem, a okazało się, że po prostu ukrywała to, kim jest w tym Gierę, tej całej organizacji. Ale tak, dobrze, w następnym odcineczku będziemy, co, będziemy tego rzeźnika próbowali dorwać. Walca też, to jak zwykle w sumie, ale mamy iść do Franka, do Mata, do Juana i w ogóle będzie jeszcze, będzie jeszcze trochę grania tutaj. Ustawiam. Kilka godzin. Tak jak mówiłeś kiedyś, nie? Jakiś czas temu. Tak, no na pewno będzie jeszcze troszkę tej gry. Trochę jeszcze tych pobocznych rzeczy do zrobienia jeszcze. Tak, no. Ale tak, teraz już będziemy kończyć. Pamiętajcie o lajku, subie, komentarzu i w ogóle wspierania naszych wypłacin. Także no, do następnego, siemano. Na razie, cześć.